Klasztor Sióstr Niepokalanych w Jazłowcu pod Buczaczem w obwodzie lwowskim na Ukrainie, a niegdyś na Kresach Wschodnich II Rzeczpospolitej, jest na Podolu ostoją polskości i żywym wyrazem pamięci o historycznej przeszłości tego miejsca. Ale siostry mocno żyją też współczesnością, która wymaga od nich ogromu pracy w pomocy okolicznym, bardzo ubogim rodzinom, a szczególnie ich dzieciom. Te dzieci, przychodząc tutaj do nas, dostają pełnowartościowe posiłki. Niektóre z tych dzieci, kiedy zobaczyły wannę, to powiedziały, że będą w kolejce się ustawiać i nie są już do pryszniców, tylko chcą, bo to ich pierwszy raz w życiu będą w wannie się myć. Oczywiście przebieramy te dzieci, najpierw ich ubrania bierzemy, przebieramy te ubrania, które już przygotowane wcześniej przez nas są dla tych dzieci i mogą spokojnie gdzieś w czystym ubraniu, w czystej pościeli spać i mieć dobre wyżywienie. I to jest chyba najgłówniejsze, co na dzisiejszy chciałbyśmy tym dzieciom dać. Dzieci spędzają tam po kilka dni w tygodniu, odrabiają lekcje i uczestniczą w różnych zajęciach. Siostry często wyręczają też swoją aktywnością służby socjalne, które powinny zająć się rodzinami tych dzieci. I zajęłyśmy się właściwie w tej chwili pracą taką socjalną z tymi najbiedniejszymi dziećmi. Dziećmi biednymi, bo z rodzin patologicznych i biednymi materialnie, biednymi duchowo-umysłowo. Ta pomoc, ale i w ogóle byt sióstr w jazłowieckim klasztorze są jednak zagrożone przez sytuację, którą wywołała pandemia. Jesteśmy domem zakonnym w Jazłowcu, który właściwie utrzymuje się z tego, że przyjmujemy, utrzymywał się, może tak powiem, dokładniej na dzień dzisiejszy, że przyjmowaliśmy grupy pielgrzymkowe, grupy rekolekcyjne, zarówno młodzież, dzieci, dorosłych, osoby duchowne, siostry zakonne, różne, kto przyszedł. Czy to turystyczne, tutaj miejscowe grupy z Ukrainy, czy właśnie Ukrainy z Polski, które grupy z Polski, które, prawda, przyjeżdżały do nas gościnnie, pielgrzymkowo i zatrzymywały się u nas. I to był dla nas taki, no, chyba takie źródło funkcjonowania i pracy i utrzymania tego domu. My dawałyśmy miejsce, wyżywienie, nocleg, a z drugiej strony, prawda, otrzymywałyśmy ofiary pieniężne. Obecnie ten ruch niemal zamarł. Na Ukrainie ruch turystyczny nie jest tak ograniczony jak w Polsce i pielgrzymi oraz turyści mogliby przyjeżdżać do jazłowieckiego klasztoru. Ale niestety strach i niepewność wstrzymały wyjazdy Polaków do tego miejsca. Ale pojedyncze osoby odwiedzają jednak Jazłowiec, który daje spokój, wytchnienie i czas na znajdowanie siebie w tym trudnym czasie. Siostry prowadzą też własne gospodarstwo rolne i tylko dzięki temu nie mają większych problemów z żywnością dla siebie i rodzin, którym pomagają. W tych wszystkich działaniach pomagają im wynajmowani miejscowi pracownicy, którzy przez obecne problemy klasztoru też mogą tę pracę stracić. Niektóre osoby z tych, co my mamy jako pracowników, oni nie mogą nawet wjeżdżać do pracy do Buczacza, ponieważ na przykład jest chora mama, przy której muszą być non-stop prawie. Przychodzą do pracy w przerwie, idą do mamy odwiedzić. No taka pani Jana w kuchni, prawda? To są takie sytuacje. Siostry nie przywykły do proszenia o pomoc, bo zawsze to one udzielały pomocy. Czynią to i teraz, ale przychodzi im to dużo trudniej. To zatem przyjaciele Jazłowca i klasztoru postanowili tym razem pomóc właśnie siostrom. Nie jest mi łatwo w ogóle mówić. Dlaczego? Mówić i prosić, bo świadoma jestem z jednej strony, że to bardzo trudny czas dla wszystkich. Dla
wszystkich. I dla nich, i dla bogatych też, powiem tak. Bo nikt się nie uchroni, tylko łaska Boża i cud chyba, tak, od pandemii. Na wieść o trudnościach, które obecnie przeżywają siostry niepokalanki w Jazłowcu, na portalach społecznościowych uruchomił się łańcuch pomocy finansowej, w który włączyli się przede wszystkim ci, którzy bywali w Jazłowcu i doskonale znają wielkie dzieła, które one dokonują tam na miejscu. Tę pomoc można kierować poprzez konto bankowe Zgromadzenia Niepokalanek w Szymanowie z koniecznym dopiskiem na Jazłowiec.